Cześć, jestem Śpiegol. Witam serdecznie w kolejnym odcinku poradnika w Minecrafcie, ale wyjątkowym odcinku, bardzo wyjątkowym odcinku, bo jest to odcinek specjalny z okazji 100 subów. Mój kanał na YouTubie osiągnął już właśnie 100 subów, a właściwie 104 suby już są, tylko byłem chory i nie mogłem wcześniej nagrać tego odcinka, więc cieszę się, że do tego doszło. Dziękuję wszystkim za to, że mnie wspieracie i klikacie łapki w górę i subujecie mój kanał, bo dzięki temu razem wspólnie kanał się rozwija i mamy już właśnie 100 subów. I co przygotowałem na odcinek specjalny? Przygotowałem sesję pytań i odpowiedzi, czyli Q&A, bo taki pomysł zarzuciliście na moim Discordzie i tam też zadawaliście pytania. Za co serdecznie dziękuję. Przede wszystkim Driterowi, Lisicy i Dumajowi, bo to oni zadali tutaj wszystkie pytania praktycznie. I zaraz je odczytam i na wszystkie z miłą chęcią odpowiem. Tylko zanim przejdę do tego odcinka specjalnego i sesji pytań i odpowiedzi, chciałbym wam co nieco pokazać, bo tak jak powiedziałem, trochę chorowałem i co nieco się tutaj w tym moim świecie minecraftowym zmieniło. Pierwsze 3 dni leżałem, chorowałem i nie miałem ochoty na nic, więc kompletnie nie grałem i nie nagrywałem. Drugie 3 dni jeszcze chorowałem, leżałem, kurowałem się, ale już chociaż troszkę sobie poklikałem, troszkę pobudowałem, więc troszkę się zmieniło, troszkę was ominęło, bo nie miałem siły i mocy kompletnie, żeby nagrywać, ale już tutaj was oprowadzę, pokażę, co się zmieniło i powiem, jakie są plany. A później odpowiem na wszystkie pytania, które pojawiły się na Discordzie. I Discord też oczywiście, link macie w opisie pod tym filmem. Zapraszam, aby dołączyć, będziemy mogli sobie tam rozmawiać. I teraz zobaczcie, dokończyłem drogę aż tutaj, do morza nazwijmy to. Zrobimy sobie tutaj jakiś port, ale mamy ładną drogę. Tutaj na słupkach postawimy oczywiście latarnię, tylko potrzebuję więcej żelaza zdobyć i będzie to dużo ładniej wyglądać. Kurczaczki już podniosłem do góry i rozmnożyłem. Krowy oddzieliłem od owiec i są 2 osobne zagrody. Też je trochę rozdzieliłem, jest tego naprawdę dużo i niedługo będzie nam potrzebne w kolejnych odcinkach. Skóra przede wszystkim do książek, enchantingu i jeszcze kilku innych fajnych rzeczy. Także tutaj się trochę pozmieniało. Widzicie, zboże sobie ładnie urosło, jest żółciutkie, piękne. Tu dodałem mostek, przejście górą. Tu mamy zejście do podziemi, do naszej kopalni. I tutaj mamy dalej drogę do naszej tymczasowej podziemnej bazy i tutaj też się trochę zmieniło, to już też na pewno widzicie, o tym powiem za chwilę, natomiast póki co droga prowadzi tutaj stara i tu były schody, ale je trochę przesunąłem, zrobiłem je półokrągłe, bo były bardzo proste i bardzo nudne, teraz uważam wyglądają dużo, dużo lepiej. Ale tutaj jest stara droga i stara droga prowadzi pod ten dach, a właściwie pod ten taras, nazwijmy to, bo tam będziemy coś budować u góry. A tutaj myślę, że zrobimy stajnię dla koni. Ogrodzimy to wszystko i zrobimy sobie duży taki stajnię dla koni, stanowiska dla koni, bo niedługo też je będziemy mieli i będziemy mogli szybciej podróżować w Minecrafcie. Tu są zakręcone schody, wyjście na jedną stronę i na drugą stronę. I zakręconymi schodami wchodzimy do góry, gdzie mamy ten taras. Tu go też dokończymy, zrobimy płotki, latarnie, tego typu rzeczy. Będzie tutaj się dużo fajnych rzeczy działo. Możecie podrzucić temat, co byście chcieli tutaj zobaczyć. Ja się zastanawiam nad wieżą. Nad wieżą, czyli wybudować tutaj porządne wejście do góry, żeby móc obserwować dookoła całą okolicę i w razie, jeśli będą tutaj jacyś złosadnicy, jacyś przeciwnicy, żeby móc do nich strzelać z łuku, z bezpiecznej odległości, z wysokości, tu gdzie się nie dostaną. Co jeszcze się zmieniło? No zmieniło się wejście. Tutaj stwierdziłem, że to, co było wcześniej, mi się nie podoba. Znalazłem drzewa świerkowe. O, tutaj widzicie, już je zasadziłem, to te ciemne. Okazało się, że rosną tam na tej górze, dosłownie jest zima, jest tajga i można sobie te drzewa ściąć, czyli ulubione drewno budowniczych w Minecrafcie. I teraz poprawiłem to tym drewnem, zmieniłem front, zrobiłem kwiatki. No i przemeblowałem troszkę w środku, ale o środku tu jeszcze nie jest dokończone, więc zrobię kolejny odcinek po prostu. Zrobimy detale, zrobimy podłogę, ściany, dokończymy tutaj drewniane elementy i opowiem, jak to wszystko tutaj powstało, wszystko zostało zbudowane, bo też jest sporo, jak widzicie, tutaj pojemników, skrzyń, beczek, żeby można było chować różne rzeczy po prostu. No i jest tego już trochę, bo przy okazji trochę pofarmiłem i porobiłem różne ciekawe rzeczy.
No dobra, i tyle się zmieniło, więc będziecie mogli to zobaczyć, co dalej w kolejnych odcinkach, bo przez chorobę po prostu nie nagrywałem. Także wybaczcie najmocniej, musicie przywyknąć do tego przeskoku, co tutaj się wydarzył, i będziemy cisnąć dalej w kolejnych odcinkach. A teraz przejdę do pytań i odpowiedzi. Coś tutaj sobie będę dłubał przy okazji, ale odpowiem na wasze pytania, za które serdecznie jeszcze raz wszystkim dziękuję. Wszystkim dziękuję, i to bardzo, bardzo mocno. I teraz pierwsze pytanie. Czy cieszysz się, że masz 100 subów? Oczywiście, że się cieszę, i to mocno się cieszę, bo to pierwszy kamień milowy, taki pierwszy, wiecie, próg do osiągnięcia. Także no super, uważam, że naprawdę mega wyniki. Dziękuję bardzo, tym bardziej, że niedawno wróciłem do regularnego nagrywania i udało się szybko ten wynik pobić, więc jestem bardzo, bardzo zadowolony i dziękuję wam jeszcze raz najmocniej z całego serducha. Drugie pytanie. Czy masz zwierzątko, czy chcesz mieć, jakie byś miał? Nie mam żadnego zwierzątka. Kompletnie. Mam dwójkę małych dzieci. Oczywiście to nie zwierzątka, ale mam jeszcze maluchy, 4 i 6-latka, więc no zwierzaki jeszcze trochę. Myślę, że będą, ale jeszcze trochę trzeba poczekać. Pewnie jakiś mały piesek, myślę, bardziej niż kotek, bo są trochę mniej wredne. Nie zabijcie mnie właśnie, wielbiciele kotów, ale chyba z dziećmi łatwiej jest z małym pieskiem. Następne pytanie. Skąd się wzięła nazwa? Nazwa kanału, przypuszczam, Śpiegol Minecraft. Otóż Śpiegol się wzięła od mojego nazwiska. Nie będę może go tutaj mówił, bo to nie miejsce, żeby na YouTubie chwalić się i mówić, jak się ma na nazwisko, ale od mojego nazwiska. Kojarzy się ze szpiegiem moje nazwisko i stąd nazwa Śpiegol po prostu. Kolejne pytanie. Skąd pochodzisz? Otóż pochodzę z Włocławka. To jest takie miasto na Kujawach, w województwie kujawsko-pomorskim, i stamtąd pochodzę, natomiast studiowałem w Bydgoszczy i w Trójmieście, a teraz mieszkam w Szczecinku, czyli w zachodniopomorskim województwie. No więc trochę się po tym świecie tułałem i już w wielu miejscach byłem. Jak masz naprawdę na imię? Na imię mam Kuba. Kuba, jeśli jeszcze tego nigdzie nie mówiłem, to mam na imię Kuba. I wszyscy, Jakub oczywiście, wiadomo imię, ale wszyscy mówią do mnie Kuba. Kuba albo Śpiegu właśnie od nazwiska. Ile mam lat? To oczywiście jestem trochę stary już jak świat. Przypuszczam, dla większości widzów Minecrafta, bo mam 33 lata. Można powiedzieć, że jestem już dorosły, chociaż każdy facet jest dzieckiem przez całe życie, to jestem już pełnoletni, dorosły, mam 33 lata. Od którego roku życia polubiłeś Minecrafta? Otóż Minecrafta zacząłem grać, polubiłem dopiero rok temu, gdy miałem 32 lata, to chyba już zacząłem grać tuż przed Nowym Rokiem, a urodziny mam w styczniu, 33 już miałem i gram dopiero niecały rok w Minecrafta. Czy chcesz więcej artów ode mnie? Pyta Lisica. Pewnie, jak tam lubisz rysować i sprawiać to radość, to mi też to sprawia ogromną przyjemność, że ktoś chce takie rzeczy dla mnie robić. Także pewnie, podsyłaj, zawsze mile widziane. Padło kilka pytań, czy nagrasz inne gry, czy nagrasz Among Us. Otóż nie nagram. Ten kanał jest poświęcony tylko i wyłącznie Minecraftowi. Gram sobie w Minecrafta i tylko to chcę nagrywać. Nic więcej z żadnych innych gier tutaj się nie pojawi. Dritter pytał, kiedy nowy komputer. Na razie jeszcze nie ma takiej potrzeby. Są inne wydatki. Zmieniam auto na przykład w tym miesiącu. Kupuję nowe, więc póki co po kolei komputer nie jest jakoś priorytetem. Działa. Sprawuje się dobrze. Mógłby być trochę mocniejszy, bo mam Asus TUF Gaming z tej serii laptopa. I jest naprawdę, naprawdę solidny. Oczywiście pewnie będę chciał jakąś stacjonarkę, jeśli kanał się rozkręci i będę nagrywał, to pewnie będę chciał jakiś stacjonarny, ale to jeszcze trochę, może pół roku, może rok, dopiero coś będę myślał o zmianie. Dumaj pytał, skąd wpadł pomysł na stworzenie legendarnego już Survicrafta, czyli naszego
serwera dla małych youtuberów. Na pomysł wpadł Dritter, nie ma co oszukiwać, to on był prowodyrem i tutaj chciał, żebyśmy stworzyli ten serwer. No i tak powstał Survicraft. Zrobiliśmy rekrutację, pierwszą zrobił Dritter, drugą zrobiłem ja. Ludzie gdzieś tam po prostu się zgłaszali, pojawiali i dołączyli do nas i później powstały jakieś inne serwery, ale tutaj pomysłem zarzucił Dritter, to jego pomysł, także jemu trzeba dziękować, tu trzeba podmienić jeszcze kłodę, zaraz ją sobie tutaj przyniesiemy. Kolejne pytanie, czy chodzisz do pracy, do szkoły, czy na studia? No jak już pewnie się domyślacie, ze względu na mój wiek, szkoła i studia już dawno za mną, kończyłem AWF kilka lat temu już porządnych i chodzę do pracy. Chociaż chodzę do pracy, to trochę za dużo powiedziane, bo mam swoją firmę. Mam swoją firmę, chociaż od tego roku, też od początku września, pracuję w szkole sportowej, prowadzę zajęcia z piłkarzami, także no już pracuję po prostu, odpowiadając ostatecznie na pytanie, to pracuję. Szkoła i studia za mną, aczkolwiek idę na studia podyplomowe w listopadzie, więc też będę uczęszczał na uczelnię, o ile COVID pozwoli. Czy pokażę twarz? Ktoś zapytał. Otóż twarz już pokazałem na kanale i to chyba ze 2 albo 3 razy, bo robiłem live'y i te live'y są zapisane na kanale i można je sobie odtworzyć, także jeśli ktoś nie widział mojej twarzy i chciałby ją zobaczyć, to trzeba znaleźć na YouTubie trochę starsze filmy i spokojnie może je, moją twarz zobaczyć, to żadna tajemnica, bo chciałbym też streamować na żywo z twarzą. Czy umiem rysować? Nie, nie umiem kompletnie i nie zajmuję się tym, bo kompletnie nie mam talentu. Czy czytam książki? Jeśli tak, to jakie? Podaj tytuły, może mi się spodobają. To było kolejne pytanie. Otóż czytam bardzo, bardzo dużo. Jeśli chodzi o takie powieści, przygody i te sprawy, to uwielbiam serię z post-apo, czyli wszystkie Metro, Stalkery, tego typu rzeczy uwielbiam czytać i są świetne i czytam ich bardzo, bardzo dużo. Ale też czytam bardzo dużo kwestii związanych z zarządzaniem sobą, z menadżerstwem, z rozwojem osobistym i tam też dużo książek polecam każdemu, bo to się przydaje niezależnie od branży, naprawdę każdemu. Na przykład, nie wiem, Fenomen poranka, Mit motywacji, Zjedz tę żabę, takie fajne książki, które uważam, gdzie każdy człowiek powinien przeczytać, bo bardzo mu mogą w życiu pomóc, zwłaszcza młodzi ludzie, jeśli zaczną takie rzeczy czytać i organizować dobrze swój czas, to naprawdę rewelacyjna sprawa. Co dalej? Kolejne książki. Czy będę nagrywał coś innego oprócz Minecrafta? To już w sumie odpowiedziałem, nie planuję, może kiedyś, bo nagrywałem kiedyś przecież Teamfight Tactics, czyli to, co w League of Legends jest, ten taki auto battle, ale Minecraft mi się dużo bardziej podoba, jeśli chodzi o nagrywanie przynajmniej. Czy grałem, znasz Last of Us? Słyszałem, chętnie bym zagrał, bo lubię post-apo i te takie mroczne klimaty, ale jeszcze nie grałem, chętnie bym spróbował. Czemu bot ma taką rangę, że jest z dostępnymi? Nie wiem, Dritter ogarniał mi Discorda, więc to pytanie do niego. Niby pierwszą wersję założyłem sam, ale później Dritter mi to wszystko fajnie ogarnął, za co serdecznie, serdecznie mu dziękuję i to pytanie do niego. Lisica pyta, czy wiem, że do tej pory zadałaś najwięcej pytań. Tak, wiem, razem z Dritterem pocisnęliście i tutaj milion pytań, za co bardzo mocno dziękuję. Myślisz, że będziesz miał kiedyś więcej subów od Dritera? No to sprawa niełatwa, aczkolwiek może się uda, będę go ścigał, będę mu deptał po piętach, bo Dritter zaraz dobija do 1000, ja mam dopiero 100, więc no długo, dużo pracy przede mną, ale uwielbiam kręcić, uważam, że wychodzi mi to całkiem nieźle, filmy też są ciekawe, a myślę, że dobry content zawsze się obroni i to, co się tworzy, zawsze będzie fajne dla uczestników, więc myślę, że nie wiem, czy dogonię, ale 1000 czy tam kilka tysięcy na pewno będzie i też będę miał, także to na pewno.
Co dalej? Kiedy seria projekty Minecraft? Muszę wpaść na jakiś pomysł i na pewno będzie, nie zaniechałem jej, ale teraz, żeby wrócić na dobre do nagrywania, skupiam się na survivalowej serii. Później dostałem całą serię pytań o psa, kota, czy mam, jak tak, to jaka rasa, czy chciałbym mieć, czy lubię psy, koty i tak dalej. Lubię generalnie zwierzęta, zawsze za dzieciaka miałem i psa, i kota, miałem dobermana, miałem kundle, miałem inne rasy, były też koty i to wiele kotów, także lubię i chciałbym mieć, ale to temat odległy, jeszcze nie na teraz. Czy gram inne gry? Tak, gram. Na przykład Fallouta, uwielbiam Fallouta. Gram od pierwszej części, dwójkę, czwórkę, Las Vegas 76. Próbuję, lubię i uwielbiam. Uwielbiam gry strategiczne, też cywilizacje na przykład. Gram w takie gry, tego typu gry. Co dalej? Czy lubię zombie, czy lubię wilki w Minecrafcie? Lubię wszystko w Minecrafcie, podoba mi się po prostu to gra. Kolejne pytanie, co sądzisz o animacjach z gier albo w ogóle na Netflixie? Nie wiem, nie oglądam, więc ciężko mi się wyrazić. Czy oglądałem anime? Mam nadzieję, że teraz niczego nie pokręciłem, ale uwielbiam Dragon Balla i oglądałem wszystkie serie, wszystkie odcinki od początku do końca i za dzieciaka i odświeżałem sobie jako dorosły facet. Także lubię, oglądam. O, trochę sobie przy okazji odcinka też pokopiemy po prostu. Zeszliśmy do kopalni tutaj i sobie pokopiemy. Redstone, pierwsze dopiero wydobycie. To jest coś, co odpowiada za różne mechanizmy, automatyzmy w Minecrafcie. Będzie o tym odcinek na pewno. Jakby co? Także na luzie, na spokojnie jeszcze potłumaczę. Kolejne pytanie, czy będą streamy na Twitchu kiedyś? Tak, oczywiście, bardzo bym chciał, uwielbiam streamy, bardzo będę chciał, ale jeszcze chcę trochę kanał rozkręcić i dopiero przejść na streaming. Oczywiście z kamerką, będzie widać moją twarz, oczywiście dam o tym znać na kanale i będą się pojawiały ciekawe rzeczy. Mam nadzieję, że Wam będzie się podobało. Od ilu lat interesujesz się YouTube'em? O, to już dłuższa sprawa. Od kilku przynajmniej, nie pamiętam od ilu, ale kręcę też na kilka różnych kanałów, na przykład Piłka Nożna dla Dzieci, PNDD, taki serwis edukacyjny prowadzę i tam też kręcę wideo od dłuższego czasu. Czy potrzebuję montażysty? Nie, nie potrzebuję, wrzucam po prostu odcinki takie, jakie są Póki co nie, za wcześnie, może kiedyś i pewnie w przyszłości tak. I czemu zacząłem grać w Minecrafta? Na koniec rozszerz swoją wypowiedź. Już dawno słyszałem o Minecrafcie, zawsze chciałem spróbować, jakoś nigdy nie było czasu, okazji. Wiecie, praca, rodzina, dzieci, dużo obowiązków, dużo różnych rzeczy. I nie było czasu, teraz trochę mam lepiej poukładaną firmę, poukładaną pracę, jest tego czasu więcej, więc mogę pograć i mogę ponagrywać i bardzo chciałem spróbować, więc po prostu w końcu spróbowałem, nie? Po prostu w końcu spróbowałem i się udało, lubię to bardzo, oglądam różne rzeczy. I to tyle, jeśli chodzi o pytania. Miałem kartkę, leci już 18 minut, więc dłuższy odcinek trochę będzie, no ale cóż, trzeba było odpowiedzieć na pytania. Tutaj mam kopalnię, o której sobie porozmawiamy porozmawiamy o niej w przyszłym odcinku, może nie następnym, ale kolejnym i tam są też diamenty pierwsze, których jeszcze nie wydobyłem, bo chcę to zrobić z Wami na odcinku. Także o kopalni, o diamentach, o tych sprawach będzie inny, osobny odcinek, a dzisiaj po prostu specjalna 100 subów, gdzie były pytania i odpowiedzi. Mam nadzieję, że odpowiedzi Wam się podobały. Śmiało zadawajcie więcej pytań w komentarzu. Ja zawsze na bieżąco odpowiadam. Będę też mógł się do nich odnieść w odcinkach. Będzie mi naprawdę bardzo miło, także śmiało piszcie i dołączcie do Discorda. Dołączcie do Discorda, bo tam sobie możemy rozmawiać na bieżąco. Mam nadzieję, że kanał się rozkręci. Ma tam chyba kilkanaście osób póki co, ale będzie na pewno lepiej. Także no cóż, na dziś to wszystko. Dziękuję Wam jeszcze raz za te 100 subów. Jestem naprawdę przeszczęśliwy, że idziemy do przodu, rozwijamy kanał i mocno mi w tym pomagacie. Jestem bardzo wdzięczny, bardzo mocno dziękuję. I mam nadzieję, zmierzamy teraz szybką drogą do 500. Do 500 i niebawem będziemy świętować 500 subów. A na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję jeszcze raz. Kliknijcie łapkę w górę. Subskrybujcie ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. I czekajcie na kolejne odcinki ciekawe poradnika przetrwania w Minecrafcie. Dzięki. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia. Cześć.